Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni, witam. Mówiłam wam, że będą zmiany, zmiany, zmiany. No i są zmiany, bo nie jestem w swojej kuchni takiej, znaczy może nie tak. Jestem w kuchni swojej, ale takiej tymczasowej, bo znowu się przenosimy, remontujemy i w ogóle dzieje się. Także słuchajcie, chwilowo będziemy tak. Ważne, że jest Thermomix, ważne, że jest kawałek blatu i ważne, że robimy, gotujemy, pieczemy i jemy. I teraz informacje na bieżąco. No, Thermomix już podrożał, niestety, ale jak to wszyscy mówią, Thermomix kosztował około szóstki, no i kosztuje około szóstkę, bo nie przekroczył tej magicznej kwoty, czyli jeszcze nie kosztuje 6000. Także jeżeli się zastanawiacie, to jeszcze macie okazję przed szóstką zdążyć i zakupić Thermomix. A teraz w tym miesiącu w prezencie jest taka fajna ta forma do tartej, taka kamionkowa, słuchajcie, tu możecie zrobić tartą, możecie zrobić jakiś deser, na przykład, nie wiem, jabłka pod kruszonką, wykorzystać tego, naprawdę super sprawa, solidna ta kamionka. No ale dobra, z racji tego, że za chwilę, bo już za niedługo, czyli za dwa dni, jest dzień pizzy, słuchajcie. Wiadomo, pizza jako pizza, każdy lubi inną, ja już wam to mówiłam, bo już pizza była, ale tą, którą ja spróbowałam, jest petarda i stwierdziłam, że zmiana planu filmiku, muszę wam pokazać tą pizzę i tą wam polecam, róbcie. Oczywiście ta z rozpunką i tak dalej, z szynką jest też super, ale warto tą spróbować. Ona pochodzi z nowej kolekcji, to jest pizza turecka. I tutaj mamy stopień trudności, średni czas przygotowania 30 minut, całkowity godzina 20, liczba porcji 6. No to lecimy. Standardowo zaczynamy od tego, że musimy zrobić ciasto drożdżowe, czyli do naczynia wsypujemy 400 g mąki pszennej. Muszę się nauczyć nowych ruchów, bo jeszcze tak, wiecie, już się przymierzałam od drugiej strony, ale jakoś od drugiej nie da się, nie idzie, więc... Dobra, 200 g letniej wody, widzicie na dzbanek, towarzyszy mi na razie taki. No, dobra. Do tego co? 20 g drożdży. Mówiłam, że będzie się działo. Także, aha, no i teraz tak, święto pizzy w czwartek przypada, więc mam nadzieję, że zrobicie jakąś pizzę, pochwalicie się, co tam jedliście dobrego, jaką zrobiliście. Z chęcią obejrzę też zdjęcia. Jedna cała i pół łyżeczki soli dajemy do tego ciasta. I co? Zakładamy miarkę. Widzicie? Prawda. Zakładamy pokrywę. Ja przy cieście, tam gdzie jest kłos, zawsze ściągam miarkę. 2 minuty wyrabianie ciasta. Także się widzimy za jakieś 2 minuty. Przekładamy to do miseczki. Przykrywamy, miska musi być natłuszczona, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 30 minut, ale to nie koniec, bo w międzyczasie coś robimy. No i słuchajcie, ciasto sobie rośnie, tu przykryte ściereczką, niby ono ma rosnąć 30 minut, ale zobaczymy jak to nam wyjdzie, a my w międzyczasie lecimy dalej. Rozgrzewamy piekarnik do 250 stopni góra-dół. Ja zazwyczaj na pizzę używam termoobiegu, ale dobra, zróbmy tak, zobaczymy co będzie dalej. No i teraz tak, wykładamy blachy. Ja tutaj mam te blachy, takie swoje wspaniałe blachy piętrowe, w których upiekę tą pizzę, bo akurat będzie 4 kawałki. Ale też możecie zrobić na takiej zwykłej prostokątnej, nie ma żadnego problemu. Wyłożyć to papierem. No i teraz tak, lecimy. 150 g dojrzałych pomidorów lub pomidorów pokrojonych z puszki. 150 gramów. No. Jest. 150. Do tego dajemy 80 gramów cebuli. Słuchajcie, tak zaczyna się robić właśnie sos. Przekrojonej na pół. Dobra, jeszcze. Jeszcze. O, latające cebula. Widzieliście, to są emocje takie. Dobra, mamy już na pewno to. Teraz tak, jedną, drugą lub całą zieloną papryczkę, czyli świeżą, bez gniazd, pokrojoną na kawałki, albo jedną, drugą lub całą papryczkę, czyli czerwoną, pokrojoną na kawałki. Ja tu mam czerwoną i dam jej tylko te dwa kawałki, bo nie wiem jaka jest jej ostrość,
ale to chcę tak, żeby się dało zjeść, niż potem, żeby wszyscy musieli dużo pić. Do tego dajemy 5 gramów pietruszki świeżej, tylko liście. Dwa. I zostawcie trochę na podsypanie, później na dekorację. Zakładamy tym razem miarkę z pokrywą. Rozdrabniamy 5 sekund, obroty 6. Szukam kopystki. Powiem Wam, że przyzwyczajenia są straszne. Jak było w tym miejscu, a teraz już się nie jest, to jest to okropne, bo człowiek się nie może odnaleźć. Dobra, zgarniamy to, bo jak widzicie, nawet to jest na pokrywie. Dobra, zgarniamy, zgarniamy. I teraz dajemy mięso. Słuchajcie, z racji tego, że tu już był wieczór i jest wieczór i nie dostałam mięsa wołowego, więc ja tu użyję mięsa mielonego, ale po takiego mieszanego. Możecie też użyć jagnięciny. Ja tu mam mięso mielone, wołowo-wieprzowe i to ma być 200 gramów. Dobra, dam trochę więcej. Dobra. 50 gramów koncentratu. Widzicie, nie mogę się odnaleźć. A tu są moje serwetki. Dobra. Koncentrat pomidorowy do tego 50 gramów. O, ale będzie pychotka. Także świętujcie dzień pizzy, róbcie pizzę, oliwa z oliwek jest, jest, wszystko jest, tylko nie na swoim miejscu. O, jeszcze zamknięta, bo przecież ostatnio Wam mówiłam, że mi brakuje, więc ją dokupiłam. I jeszcze nie zdążyłam otworzyć, ale już poprawiam się. Popatrzcie, trzeba mieć siłę. O, 40 gramów oliwy z oliwek. Na pewno uwierzcie mi, że ja wiem, że fajnie iść sobie do lokalu, gdzie ktoś poda taką pizzę, ale no nie każdy może sobie ją pozwolić, bo koszta są jakie są, jest coraz ciężej, więc tu Was ta pizza na pewno wyniesie mniej. Łyżeczka soli to po pierwsze, a po drugie wiecie, co do niej dajecie, tak? Do tego będzie 1/4 łyżeczka pieprzu. No i tu ostrej papryki, ja już nie daję, bo nawet nie mam pod ręką. Kmin rzymski mielony, jeśli macie ochotę, bo tu jest właśnie wskazówka opcjonalnie. Zakładamy miarkę z pokrywą naszą. 40 sekund, obroty 3 i to są obroty wsteczne. Często pytacie, dopytujecie, jak zmienić obroty. Pamiętajcie, obroty wsteczne i noże, klikamy tu na strzałkę. W tym momencie jest strzałka, czyli obroty wsteczne. Klikamy na noże, pojawiają się, klikamy na strzałkę, pojawiają się noże, czyli wtedy jest rozdrabnianie. W tym momencie jest tylko mieszanie przez 40 sekund. No i lecimy dalej z naszym przepisem. Tutaj mamy już, tak powiem, mięso zrobione. To jest surowe oczywiście, surowy farsz. Wygląda tak nie za bardzo. No i mięso zmielone z pomidorami, ale pachnie. Ja nie mogę, w ogóle dotknęłam palcem po papryce w swoje usta i już zaczyna palić wręcz. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Mamy nasze foremki. Ciasto musimy podzielić na 6 części. Niech będzie połowa, to będzie 3 i tu 3. I tak, na początek tak. Na 6 części. Dzielimy, ale mieszam dzisiaj, ale mieszam. Robimy 6 części. Ja Wam tylko oczywiście pokażę jeden placek. Tutaj jest dwie porcje ciasta, rozwałkować, koło średnicy 23-25, ułożyć na blaszce. No i właśnie kiedyś jak robiłam pizzę, to parę osób, które tam się znają na tej pizzy, powiedziały, że ciasta nie powinno się wałkować. Więc ja nie wałkuję, staram się to zrobić tak jak jest, aczkolwiek nie wiem, czy mi to wyjdzie. Dobra, powalczę z tym ciastem i to zaraz do Was wrócę. No i dobra, ciasto sobie tutaj przygotowałam. W niektórych miejscach jest przezroczyste, w niektórych jest troszkę grubsze, ale to takimi domowymi sposobami, metodami. I teraz na to ciasto nakładamy na całej powierzchni rozsmarować około 2 łyżki tej masy mięsnej. Dobra, bo musi starczyć nam na wszystkie 6 placków, co nie? O. Powiem Wam, że naprawdę ja już ją jadłam,
Co prawda nie ja robiłam, ale jadłam i to jest coś normalnie, co mi utkwiło w głowie i stwierdziłam, że dobra, szybka zmiana planów, robimy taką pizzę. Nie każdy jest mięsem, ja wszystko doskonale rozumiem, ale ci, co jedzą, niech próbują. Tak samo jak już też to mówiłam, pizza z ananasem, tak? Niektórzy tego nie jedzą. Słuchajcie, i z tym lecimy do piekarnika, 8-10 minut i tutaj się pytacie często też właśnie, co jest, że za kalec wychodzi. Każdy piekarnik musicie wyczuć. Ja już wiem, że mój akurat te, do tych 10 minut on dopiecze. Ważne, żeby te brzegi były chrupiące. Także ja tą pierwszą sobie wrzucam razem ze stojączkiem, a resztę sobie zaczynam robić. No i tak naprawdę już za chwilę będziemy ją jeść. No i pierwsza blacha już jest upieczona. Słuchajcie, pieką się pozostałe. Zobaczcie, tak wygląda pizza. Tu troszeczkę się przerumieniła, ale ona musi być chrupiąca. I teraz widzicie, co tu się dzieje. Posypujemy ją natką pietruszki. Muszę Wam to pokazać. Tak, patrzcie, natka pietruszki sobie leci. I do tego, słuchajcie, miks sałat. Do tego dajemy miks sałat. Jakie tam sobie chcecie? Z rozpunką, z rukolą. Ja mam tu z kapustą. Naprawdę, tu możecie zaszaleć według własnego uznania. To powinniśmy jeszcze skropić cytryną, ale obecnie jej nie posiadam, więc niestety będzie tak. Chodzi też za mną oliwa z oliwek, taka, znaczy oliwa z czosnkiem. Też by było fajnie. No i dobra. O, ale jest chrupiąca, jeny. Powiem Wam, że to jest super sprawa. Tu można przemycić warzywka. O, słyszycie to? Czy Wy to słyszycie? Aż szczela. Dobra, starczy. Tak pięknie rozłożona, jeszcze dosypię warzyw. Tak pięknie wyglądająca pizza nadaje się tylko do zjedzenia. Uwaga. Super sprawa. Powiem Wam, że rewelacja. Mega cieniutkie ciasto, chrupiące, z dodatkiem tego miksu sałat, przecudowna. Kochani, jaki pies je, to nie szczeka, nie? Dobra, kończymy, bo my idziemy jeść, także polecam Wam super. Przepis. Pizza turecka. Znajdziecie ją na Cookido. Róbcie. No i oczywiście czekam na odzew. Jakie macie plany na czwartek, na dzień pizzy? Jaką lubicie? Zdjęcia mile widziane. Także subskrybujcie mój kanał. Piszcie komentarze. Dawajcie łapeczki. Dajcie, dawajcie. Tutaj przesyłajcie. I pizzę w czwartek wcinajcie. Buziaki, pa, pa.